Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii Jana, 15 rozdział, od 4 do 5 wersetu? Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Ewangelia według Jana, 15 rozdział, 4 do 5 wersetu. Ten werset mówi o trwaniu w Chrystusie. Trwanie w Chrystusie to nasz przywilej i nasza odpowiedzialność, aby stale chodzić w zależności od Chrystusa. Trwanie w Chrystusie jest praktyczną, stałą bliskością serca skierowanego na Niego. Jeżeli nauczyliśmy się, że owocem dla Boga jest odtworzenie charakteru Chrystusowego, wyrażanego przez miłość, radość i samokontrolę, to zrozumiemy także, że taki ideał nie może być osiągnięty w naszej własnej mocy. Uświadomienie sobie z jednej strony moralnej doskonałości owocu, a z drugiej strony naszej własnej słabości, przekona nas o prawdziwości słów Pana Jezusa Chrystusa. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Jego owoc może rzeczywiście być dla nas słodki, lecz tylko wtedy, gdy będziemy trwać pod Jego cieniem. Będziemy uczestniczyć w Jego sokach. Bez światła i ciepła słonecznego naturalny krzew winny nie mógłby przynieść owocu, dlatego nie trwając w świetle i miłości obecności Chrystusa, będziemy bezowocni. Jeżeli trwamy w Chrystusie, to rzeczywiście Chrystus będzie w nas, a jeżeli Chrystus będzie w nas, to będziemy odzwierciedlać piękny charakter Chrystusowy. Ten sposób daje nam gwarancję, w ten sposób staje się jasne, że owoc nie powstaje przez uczynienie owocu przedmiotem swych zabiegów lub przez myślenie o owocu. Jest on wynikiem posiadania Chrystusa jako przedmiotu myślenia o Nim. Chrystus poprzedza owoc. Hamilton Smith. O, trzymaj nas, boska miłości, blisko Ciebie, abyśmy mogli swą znikomość znać i zawsze dla Twej chwały być chodzącymi w wierze tu w niskości. John Nelson Darby.